o tym, co się stanie od 1 stycznia 2013 roku w Wałbrzychu i jak będzie wyglądała sytuacja po likwidacji obecnego starostwa, mówiło się już od dawna. Największą niewiadomą okazało się to, co stanie się z radnymi, którzy są wybrani z terenu miasta Wałbrzycha. A jest ich aż 20. Sporne są zapisy w ordynacji wyborczej, a dokładniej 3 punkty, które jedna strona interpretuje inaczej od drugiej. Biuro Komisarza Wyborczego powołuje się na zapis paragrafu 190 ust. 1 punkt 3 ordynacji wyborczej, który brzmi: wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek punkt 3 utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. Komisarz wyborczy poinformuje, że wygasły z dniem 1 stycznia na mocy rozporządzenia, prawda, mówiącego o przywróceniu miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu, wygasną z mocy prawa mandaty wszystkich radnych dotychczasowej Rady Powiatu. I w rękach premiera są kolejne decyzje, to znaczy pan premier zarządzi wybory przedterminowe. Pan premier również wskaże osobę pełniącą funkcję organu dla powiatu wałbrzyskiego. Z kolei strony zainteresowane, czyli radni powiatowi, powołują się na zapis tej samej ordynacji wyborczej, ale za sprawą paragrafu 197 ust. 2 i 3, który mówi: jeżeli z jednostki zostaje wyłączony obszar stanowiący okręg wyborczy dla wyboru danej rady i zostaje on włączony do sąsiedniej jednostki, radny stale zamieszkały i wybrany w tym okręgu staje się radnym rady w jednostce powiększonej. Jest to jeden z ustępów ordynacji wyborczej, ale bodajże drugi i kolejny ustęp tejże samej ordynacji wyborczej mówi, że w przypadku zmian administracyjnych w jednostkach samorządowych w trakcie trwającej kadencji, jeżeli częściowo bądź w całości wyłącza się okręg wyborczy i przenosi się go do drugiej jednostki, to wraz z tym samym okręgiem wyborczym przechodzą radni z danego okręgu wyborczego. I czy mamy do czynienia akurat też z tą sytuacją w chwili obecnej? Też myślę, rozstrzygnie po prostu komisarz wyborczy i musimy jeszcze poczekać kilka tygodni i myślę, że ta sprawa będzie rozstrzygnięta. Skutek, jaki miałoby zastosowanie paragrafu 197, byłoby powiększeniem składu Rady Miejskiej Wałbrzycha do 45 osób, która działa na tym samym obszarze. Związane jest to z tym, że starostwo otrzymało kilka pism potwierdzających, że mandaty radnych wybranych z terenu miasta Wałbrzycha nie wygasają. Są to m.in. pisma z Kancelarii Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Z pism, jakie wpłynęły do nas zarówno od wojewody, jak i z biura prawnego Kancelarii pana prezydenta Komorowskiego, wynika, że kadencja się nie kończy. Natomiast jest to sytuacja precedensowa i myślę, że tu najlepszą osobą do udzielania informacji jest komisarz, ewentualnie komisarz wyborczy, ewentualnie można dowiedzieć się o tym w biurze wyborczym, bądź też u przewodniczącego Rady Powiatu. W ostatnich dniach do starostwa dotarło kolejne pismo, tym razem od wojewody, pod którym widnieje podpis wicewojewody stwierdzający, że mandaty radnych wygasają na podstawie przepisów prawa. Nie ma jednak w piśmie żadnego stwierdzenia, kto ma te mandaty wygasić. Z kolei komisarz wyborczy takich uprawnień nie posiada, a wygaszenie mandatów powinno odbyć się za pośrednictwem odpowiedniej ustawy. W dniu dzisiejszym, w chwili kiedy to mówię, nie ma ani jednego dokumentu, który by to sformalizował w myśl przepisów prawa, które obowiązują. Tak jak pan profesor Koncewicz powiedział, w przepisach, może niedoskonałych, ale jest napisana cała procedura, co i jak należy zrobić, żeby wygasić mandaty radnych i żeby przestały funkcjonować organy powiatu. To do dzisiaj nie zostało zrobione. Funkcjonujemy w szarej strefie prawnej, proszę państwa. No i niestety z całą przykrością muszę stwierdzić, że to dotyka nas. No niestety polskie prawo i chyba żadne inne prawo na świecie w cywilizowanych krajach nie działa automatycznie i nie działa, jak to wojewoda napisał, z mocy prawa, bo żeby ktoś wydał chociażby wyrok skazujący, to w imieniu Rzeczpospolitej Polski na podstawie prawa obowiązującego robi to chociażby sędzia. I my również oczekujemy, że w związku z tym rozporządzeniem ktoś personalnie na podstawie konkretnych przepisów prawa te mandaty uchyli i rozwiąże naszą radę. Komisarz wyborczy swoim obwieszczeniem poinformuje o tym fakcie mieszkańców wszystkich, prawda, powiatu wałbrzyskiego i
pozostałe czynności no, będą wykonywane w zależności od tego, jak, w jakim terminie zostaną zarządzone wybory. Sytuacja wygląda na jeszcze bardziej patową, ponieważ od 1 stycznia 2013 roku według rozporządzenia wojewody w starostwie ma nastąpić zarząd komisaryczny, a z kolei radni pozostają przy swoim stanowisku, że ich mandaty nadal będą obowiązywały. W tym przypadku nastąpiłyby trójrządy. Komisarza, który w swoich rękach miałby władzę uchwałodawczą i wykonawczą oraz zarządu powiatu z władzą wykonawczą i rady powiatu z władzą uchwałodawczą. Przez ten okres, kiedy obserwowałem proces przeprowadzania grodzkości, wydaje mi się, że jestem w stanie już chyba sobie wyobrazić każdy paradoks w polskim, wydawałoby się, państwie prawa. My jesteśmy na współpracę otwarci i myślę, że będziemy jak najbardziej w dalszym ciągu realizować zadania wszelkie z myślą o rozwoju naszego powiatu. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, że po dniu 1 stycznia 2013 kontynuowała będzie swoją ustawową działalność jako organ stanowiący Powiatu Wałbrzyskiego w niezmienionym składzie wynikającym z wyborów samorządowych odbytych w 2010 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uzasadnienie. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie przywrócenia miasta Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustaleniu granic powiatu wałbrzyskiego, wojewoda dolnośląski poinformował starostę wałbrzyskiego, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku Rada Powiatu Wałbrzyskiego zostanie rozwiązana z mocy prawa, a mandaty 20 spośród 29 radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego wygasną. Cytowane rozporządzenie Rady Ministrów jest regulacją lakoniczną i arbitralną, ponieważ nie określa ani kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady, ani związanych z pełnieniem mandatów przez radnych wyłonionych w powszechnych demokratycznych wyborach samorządowych. Powiat Wałbrzyski zostaje skazany na niedopuszczalną sytuację niepewności prawnej. O jego losie mają decydować czynności faktyczne, a nie z góry znane i czytelne przepisy prawa powszechnie obowiązującego o randze ustawowej. W opinii Rady Powiatu takie postępowanie jest niedopuszczalne w państwie prawa, które z decentralizacji władzy uczyniło jedną z zasad ustrojowych państwa. Wyrazem tych wątpliwości konstytucyjnych Rady Powiatu jest wniosek o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia złożony do Trybunału Konstytucyjnego i który oczekuje obecnie na rozstrzygnięcie. Przyjęta zatem przez wojewodę dolnośląskiego interpretacja skutków rozporządzenia narusza normy Konstytucji Rzeczpospolitej, ingerując władczo w wyniki demokratycznie przeprowadzonego aktu wyborczego oraz narusza prawa obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do wyłaniania swoich przedstawicieli w organach stanowiących samorządu terytorialnego. Kierując się więc konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawnego, samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, kadencyjności i wyłączności ustawy w regulowaniu ich zadań i kompetencji, Rada Powiatu Wałbrzyskiego ma prawo i obowiązek takim decyzjom się sprzeciwić, a w konsekwencji uzasadnione i społecznie pożądane jest kontynuowanie działalności Rady Powiatu Wałbrzyskiego również po dniu 1 stycznia 2013 roku. Jak zakończy się spór i kto okaże się wygranym w tej walce? Okaże się w najbliższych dniach. Wydaje się, że problem może rozstrzygnąć jedynie Trybunał Konstytucyjny, który od jakiegoś czasu zajmuje się tą zawiłą sprawą. Wiadomo już natomiast, kto ma objąć funkcję zarządzającą w starostwie powiatu wałbrzyskiego. Nie mówi się już nawet o funkcji komisarza, ponieważ na podstawie komunikatu prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wyznaczona została osoba do, uwaga, pełnienia organu powiatu wałbrzyskiego. Został nim Józef Piksa, o którym mówiło się od jakiegoś czasu w kontekście objęcia tej funkcji. Dla mniej wtajemniczonych jest to były wójt gminy Walim.